Closed Beta Arena Breakout Infinite startuje 8 maja. Arena Breakout Infinite to jest nic innego jak Arena Breakout, czyli ta mobilna gierka, to jest klon tarkowa, tylko że na PC. Więc tak, jak chcemy się chcemy mieć szansę, żeby zagrać się w betę, to musimy się zapisać. Napisujemy się na stronie głównej gry. Jeżeli szukacie linka, to będzie podlinkowana moja strona. Wchodzicie na moją stronę. Traction Looter. Ja oczywiście podlinkuję ten post. To jest pościg na ten temat. I tutaj jest link, w którym, jak wejdziecie, to się możecie zapisać do zamkniętej bety. Chociaż nie. Nie, dalej można się zapisywać. Ok. Dalej można się zapisywać. No i wtedy macie szansę na to, że będziecie mogli zagrać tą zamkniętą betę. Arena Breakout Infinite to jest w zasadzie taki trochę ułatwiony Tarkov, ale też nie aż tak bardzo. Jeżeli graliście w Lost Light na PC, to jest port mobilki, to tam ta gra jest bardzo ułatwiona. Tutaj nie ma aż tak, nie ma aż takich ułatwień. Gra wygląda całkiem fajnie. Prawdopodobnie będzie troszkę szybsza niż Tarkov. I będą usprawnienia, typu na przykład mapa w grze, znaczniki questów i tak dalej, nie? Więc gierka zapowiada się mega fajnie, tak to wygląda, pyk. Ja oczywiście będę grał w BT. No i zobaczymy, pograłem trochę na telefonie też w Arena Breakout, żeby troszkę się dowiedzieć na ten temat. No i co w tej grze mamy? Co jest fajnego, mamy w tej grze progresję map, czyli trochę inaczej niż jest w Tarkovie, bo w Tarkovie od pierwszego levela możemy wchodzić na każdą mapę. Tutaj mamy najpierw jedną mapę, później odblokujemy drugą, trzecią, czwartą i im dalej idziemy na kolejne mapy, tym są trudniejsze boty i lepszy loot. Także tutaj mamy progresję. Jeżeli mamy gear, jesteśmy zgirowani, mamy hajs, możemy stracić ten gear, idziemy na lepsze mapy, na dalsze mapy. Ale jeżeli chcemy odrobić gear, chcemy iść na łatwiejsze boty i tak dalej, to idziemy na pierwszą mapę. Ona się na tej arenie na telefon nazywała Farma i tam sobie lootujemy. Też questy nas prowadzą powoli przez każdą z tych map. I to jest fajna rzecz. Co tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze oczywiście Auction House, tak jak Tarkovy Flea Market. Oczywiście modowanie broni, też tak jak w Tarkovie. Wspomniałem, że jest mapa, po prostu klikamy M, mamy znacznik, gdzie jest quest, idziemy sobie, pyk. Znacznik, gdzie jest ekstrakt, wychodzimy i tyle. No i co? W zasadzie to chyba tyle. Reszta przeszukiwania, jakieś lutowanie, no to czekamy tak jak w Tarkovie. Otwieramy skrzynkę, czekamy aż po jednym itemie nam zlutuje. Ładowanie naboi do magazynku też odbywa się po jednym po prostu. Także no, bardzo mocno. To jest taki troszkę ułatwiony Tarkov, czyli gra, na którą ja czekałem. Zobaczymy, jak będzie z monetyzacją. Miejmy nadzieję, że nie będzie tragedii. Więc co, widzimy się na rozbecie.